Cześć! Myślicie, że istnieją modele łączące klasykę z ekstrawagancją? Oczywiście, że tak. Potwierdza to zegarek Atlantic Worldmaster Regulator. Oglądajcie dalej i przekonajcie się sami. Atlantic to szwajcarska marka zegarmistrzowska z ogromną tradycją. Działa nieprzerwanie od 1888 roku, produkując świetne zegarki w optymalnym budżecie. To właśnie marka Atlantic opatentowała rozwiązanie szybkiego przesuwu daty, które znacząco ułatwia korektę datownika w miesiącach krótszych niż 31 dni. Co ciekawe, jako jedni z pierwszych rozpoczęli produkcję zegarków wodoszczelnych. Marka Atlantic jako jedna z niewielu już w ubiegłym wieku dostrzegła potencjał rynku wschodniej Europy, skutecznie rywalizując z zegarkami radzieckimi. Stała się symbolem prestiżu i luksusu, a kultowy już Worldmaster był marzeniem naszych ojców i dziadków. Dziś zegarki tego producenta bardzo często przekazywane są z pokolenia na pokolenie, jako rodzinna pamiątka, co potwierdza ich trwałość i niezawodność. Atlantic skutecznie czerpie z wieloletniej tradycji, wprowadzając do oferty wiele reedycji modeli, które skradły serce polskich kolekcjonerów. Wspomniany Worldmaster, Beach Boy czy Time Roy to tylko kilka świetnych projektów, które to potwierdzają. To wszystko i znacznie więcej sprawiło, że zegarki Atlantic zostały wybrane jako czasomierz dedykowany dla jednej z największych grup zrzeszających polskich kolekcjonerów zegarków, Czasocholicy. Efektem tej współpracy była edycja specjalna jednego z Worldmasterów, sygnowana nazwą grupy na tarczy. Dziś skupimy się na kolejnym szalenie ciekawym projekcie marki, czyli zegarku Worldmaster Regulator. Regulator to unikalny system wskazań oparty na dwóch subtarczach, który ułatwia śledzenie upływających minut. Wydzielenie wskazówki sekundowej i godzinowej ze środkowej osi mechanizmu pozwala uniknąć zachodzenia na siebie wskazówek. Umożliwia to bezbłędne odczytanie aktualnej godziny i nadaje zegarkowi niepowtarzalny wygląd. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Dajcie znać w komentarzach. A moją opinię poznacie już za chwilę. Teraz czas na to, co lubicie najbardziej, czyli prezentacja modeli. Regulator to kolekcja trzech zegarków, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Spotkacie tutaj dwa modele na pasku z czarną i grafitową tarczą oraz połączenie czarnej tarczy ze stalową bransoletą. Koperta zegarka o średnicy 42 mm wykonana z polerowanej stali to ponadczasowe rozwiązanie podkreślające elegancję. Sercem tego czasomierza jest szwajcarski mechanizm automatyczny Selita, który został wyposażony w 28 kamieni łożyskujących i rezerwę chodu odpowiadającą 38 godzinom. Producent wyposażył zegarek w przeszklony dekiel, dzięki czemu możemy podziwiać ten mechanizm. Tarcza chroniona jest przez wypukłe szkło szafirowe z antyrefleksem, które świetnie komponuje się z kształtem koperty. Wodoszczelność na poziomie 50 metrów to kolejny z atutów tego zegarka, który uchroni go przed przypadkowym zalaniem. Zapięcie motylkowe przyjemnie dopasowuje się do nadgarstka, a wersja z bransoletą całkowicie pod nią znika. Wskazówki oraz ramka datownika wykończone są na wysoki połysk, tworząc spójną całość z kopertą, a tarcza z pionowym szlifem przepięknie reaguje na światło. Omówiliśmy już parametry, przyjrzeliśmy się poszczególnym elementom zegarka, więc pora na kilka ujęć na moim 20-centymetrowym nadgarstku. Tym razem wybór padł na połączenie ciemnej tarczy z czarnym paskiem. Jak Wam się podoba? Regulator to unikatowy zegarek, który przełamuje popularny schemat wskazania czasu. Zdecydowanie wyróżnia się w mojej kolekcji i wzbudza zainteresowanie kolegów z branży zegarkowej. Bywa, że muszę poszukać wskazówki godzinowej, jednak po kilku godzinach użytkowania staje się czytelniejszy od większości zegarków dostępnych na rynku. Jeśli tak jak ja lubicie odrobinę ekstrawagancji na nadgarstku, to regulator od Atlantica to doskonały wybór, który dopełni nawet największą kolekcję zegarków. Macie już swojego Atlantica?
Nawet jeśli tak, to odwiedźcie jeden z salonów TimeTrend lub sklep online timetrend.pl i uzupełnijcie swoją kolekcję o kolejny z zegarków tej marki. Gwarantuję, że nie będziecie żałować. A jeśli chcecie więcej takich materiałów, to subskrybujcie ten kanał.